Dzisiaj około godziny 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na ulicy Targowej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, że samochód osobowy marki BMW leży na dachu, blokuje jeden pas jezdni. Jechały nim dwie osoby, znajdowały się na zewnątrz pojazdu. Pomocy medycznej udzielił im personel pogotowia, a także nasi ratownicy strażacy. Obie osoby zostały zaopatrzone i zabrane do szpitala w Sokółce. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe.